Cześć, zapraszam Was na kolejny czwartkowy odcinek. Dzisiaj wywiad, ale wywiad niezwykły. Wywiad z Marcinem Rudawskim, sześciokrotnym mistrzem świata, podkreślam, świata w klasie laser. Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj moim gościem jest Marcin Rudawski. Marcin jest osobą, którą kiedyś wypatrzyłem na Facebooku i bardzo przekonało mnie to, co mówi, dlatego postanowiłem go zaprosić do wspólnego wywiadu. Myślę, że Marcin może dać Wam to, czego ja Wam nie dam, czyli taką odrobinę psychologicznej wiedzy w biznesie, a nie tylko jak zarabiać pieniądze, po prostu. Ja Marcina odbieram tak, że on ułatwia zarabianie pieniędzy, i mam nadzieję, że Wy go odbierzecie podobnie i że skorzystacie z dobrych rad Marcina. Marcin ma też swój kanał na YouTube, który mówi, że traktuje po macoszemu i ma również swój kanał na Facebooku, na którym ja go znalazłem, więc znaczy, że traktuje go porządnie. A teraz oddaję głos Marcinowi i Marcin, przedstaw swój kanał, ten, który chcesz, tak żeby moi widzowie też mieli szansę do Ciebie trafić i zobaczyć coś więcej niż tylko ten wywiad. Cześć Jakub, witam wszystkich widzów. Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie i faktycznie tak jak mówisz, chyba najłatwiej mnie znaleźć dzisiaj na Facebooku, chociaż też w miarę aktywny jestem na Instagramie. YouTube dopiero zaczynam, już jakieś filmy pierwsze wrzuciłem, no ale na razie tam pewnie troszeczkę jeszcze można nad tym popracować. Zakładam, że przyjdzie to z czasem. Okej, okay, to podaj jeszcze nazwę swojego kanału, żeby ludzie się mogli znaleźć na Facebooku. Na Facebooku mój adres to jest Rudawski Marcin, tam mnie znajdziecie. I taki sam kanał jest, tak samo nazywa się kanał YouTube'owy. Na razie jest trochę przeplatany filmami związanymi z treningiem mentalnym i żeglarstwem jako takim. Będzie coraz więcej tych treści mentalnych, psychologicznych. No bo moja kariera żeglarska powoli, ale dobiega końca. No i właśnie między innymi dlatego też zwróciłem na Marcina uwagę, że mamy wspólne hobby. Marcin żegluje, ja żegluję, ja jestem na etapie ze swoją córką, z którego Marcin już wyszedł, czyli moja córka zaczyna żeglować. Aczkolwiek muszę Wam się pochwalić, że wszystko wskazuje na to, że będzie pierwszą dziewczyną w Polsce w grupie B w tym roku w Optymisie. Jeżeli nic się nie zmieni w przyszłym tygodniu, to ma numer jeden rankingu PSKO. Oczywiście jako dziewczyna w grupie B, bo jest druga w rankingu generalnym. To także gratuluję, bo to jest niemałe osiągnięcie dla tych, którzy nie wiedzą, to klasa Optymist to jest absolutnie najliczniejsza żeglarska klasa i w Polsce, i na świecie, także bycie tam numerem jeden znaczy naprawdę dużo. Dzięki. Dobra, przechodzimy do pytań. Najczęstsze pytanie, jakie znalazłem na swoim kanale, które się najczęściej powtarza, a na które ja w sumie najmniej Wam odpowiadam, znaczy jeden film dla Was nagrałem w związku z tym pytaniem, ale myślę, że to jest pytanie właśnie do eksperta, a ekspert jest tu. Nie, tu. Nigdy nie lubię patrzeć przez kamerę. Do eksperta, a nie do mnie, czyli jak sobie poradzisz z pierwszą biznesową porażką? Wiadomo, że otwieramy jakąś firmę i ta pierwsza niestety najczęściej nie wychodzi i wtedy trzeba się pozbierać. Temat co prawda szeroki, ale faktycznie dobrze trafiłeś, bo kto jak kto, ale my żeglarze o porażkach wiemy, no nie wiem czy nie najwięcej ze wszystkich dyscyplin sportowych, bo to ci, którzy gdzieś tam coś o żeglarstwie wiedzą, domyślają się, że wiele zależy nie od nas i nawet sama formuła wyścigów czy regat jest rozgrywana w ten sposób, że jeden albo dwa najgorsze wyścigi są odrzucane, nie wliczają się do klasyfikacji generalnej właśnie po to, żeby odrzucić te najbardziej ryzykowne, wyjątkowe sytuacje, które się każdemu z nas mogą zdarzyć. Ojejku, nawet nie wiem od czego zacząć, bo to jest tak temat szeroki, że prawdopodobnie moglibyśmy tutaj właściwie tylko na ten temat dzisiaj rozmawiać. Wiem, że Twoja publiczność to osoby raczej młode, które w biznesie powiedzmy, że zaczynają
I dla nich moją radą byłoby w ogóle się nie przejmować porażkami, ba, nawet bym powiedział, że cieszyć się nimi, bo to są bezcenne doświadczenia, które wnoszą w nasze życie olbrzymie lekcje, olbrzymie pokłady doświadczenia, na których potem możemy się budować. Niby da się przeczytać całe mnóstwo książek na temat tego, jak prowadzić biznes i wiele przedsiębiorców już dzisiaj chwali się nawet swoimi porażkami, przestrzegając przed niektórymi zachowaniami czy działaniami, ale tak naprawdę może się okazać, że dla nas te same działania mogą przynieść zupełnie, zupełnie inny rezultat i nie brałbym ich tak jeden do jednego. Dla wielu osób to mi jest dużo łatwiej mówić od strony sportowej i żeglarskiej, ale dla wielu osób ponoszenie porażek to jest prawdziwa szkoła życia, która jest absolutnie niezbędna do tego, żeby odnieść sukces w przyszłości. I czym jesteśmy młodsi, tym możemy sobie pozwolić na więcej porażek, no bo zwykle upadamy z troszeczkę niższego poziomu, niż to może się wydarzyć, nie wiem, kiedy już jesteśmy zaawansowani, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu i wtedy powinien nam się noga, bo na przykład uważamy się za no, po trochu już nieomylnych, no bo do tej pory przecież każda decyzja, którą podejmowaliśmy była słuszna, okazywała się trafiona w punkt. Także wydaje mi się, że przede wszystkim jeżeli już nam się przydarzy wpadka biznesowa, to po prostu ją trzeba zaakceptować. Zaakceptować sytuację, że ona się zdarzyła. Zastanowić się szybko, jaki jest najczarniejszy ze scenariuszów. I pamiętać, to takie mocno psychologiczne, ale to takie stwierdzenie, w które ja osobiście bardzo, bardzo wierzę i ono mi się sprawdziło przez już przeszło 30 lat uprawiania żeglarstwa, że tego typu rzeczy przydarzają się dla nas, a nie nam. Bo czasem nam się wydaje, że porażka, wpadka jest końcem świata i już potem się nie będziemy w stanie pozbierać. Jasne. Ja tutaj też jako z zakresu psychologii, nazwijmy to, wtrącę. Uwielbiam takie powiedzenie, które usłyszałem od psychologa sportowego, który prowadzi moją córkę, że jak on jej powiedział w momencie, kiedy ona mu powiedziała, że no coś, na przykład nie wychodzi mi start i tego startu się boję, to on jej powiedział, mówi, słuchaj, ty nie masz się bać startu, ty masz mieć w tyle głowy, że to, że nie potrafisz dobrze wystartować, to jest rezerwa, bo jak będziesz potrafiła dobrze wystartować i wykorzystasz tą rezerwę, no to objedziesz wszystkich. I wydaje mi się, że to bardzo łatwo to stwierdzenie przenieść na biznes, że jeżeli coś nam nie wyszło, no to wyciągnijmy sobie wnioski z tego, co nam nie wyszło, potraktujmy to jako rezerwę i w następnym biznesie, czy w następnej odsłonie tego biznesu, po prostu nie zróbmy tego błędu i będziemy o to lepsi. Tak? No to jest chyba, też tak można traktować sobie wyciąganie wniosków z porażek. No to, co pewnie jeszcze można dodać nawet do tego przykładu, który podałeś na temat startów, jeżeli jest coś, czego się gdzieś tam obawiamy, że nie wiem, troszeczkę gorzej nam wychodzi, nawet jeżeli to jest jakaś część prowadzenia działalności gospodarczej, to tym bardziej powinniśmy się przełamywać i tym bardziej ją niejako trenować, bo żeby stawać się lepszymi, i to zarówno w sporcie, czy w prowadzeniu biznesu, musimy uczyć się nowych rzeczy, musimy przełamywać swój strach i swój opór i jak najczęściej wychodzić poza naszą strefę komfortu. Także, nie wiem, jeżeli masz problem, czy czujesz się niekomfortowo ze sprzedażą bezpośrednio, to jest właśnie to, co powinieneś robić najczęściej, po to, żeby zbierać doświadczenia i za jakimś czasem, kilka miesięcy, być może rok, różnie to bywa,
możesz się naprawdę stać dobry, a potem wręcz ekspertem w tej dziedzinie, której najbardziej się obawiasz dzisiaj. No, tu się z Tobą zgadzam. Jeżeli ktoś czegoś nie potrafi, nie chcę mówić nie lubi robić, bo ja nie lubię zmuszać ludzi do robienia rzeczy, których nie lubią. Uważam, że znacznie fajniej jest bawić się własnym biznesem, ale do tego jeszcze tam dojdziemy w międzyczasie. Ale jeżeli czegoś nie potrafisz robić, a chcesz się nauczyć, to po prostu rób to jak najczęściej i naprawdę to bardzo pomaga. Dobra, słuchaj, to teraz takie pytanie z zakresu, no jakby też oczywiście odniesione do tego pytania o porażkach. Gdzie szukać pomocy? No bo jeżeli jakiś biznes nam nie wyjdzie, to w zasadzie jesteśmy skazani na to, że jak zaczniemy otwierać następny, to nam żona powie, no ten już nie wyszedł, może iść do pracy na etat. Przyjaciele tacy, którzy o nas dbają, rodzina, która o nas dba, też nam raczej będą odradzać nowych projektów, no bo jeden nie wyszedł, a oni dbają o to i troszczą się o nas, żeby nam było jak najlepiej, w ich mniemaniu oczywiście. Więc jak sobie z tym poradzić? Bo można powiedzieć poradź sobie samemu, ale czasami znacznie łatwiej jest znaleźć sobie, nie wiem, jakiegoś mentora albo jakąś inną ścieżkę, albo wręcz specjalistę. Jaką ścieżkę ty byś poradził? Osobie, która jednak no, niekoniecznie chce słuchać swoich najbliższych, bo wiemy, jak oni podpowiadają asekuracyjnie, ale chce wam pomóc i tyle, tak? Tak, to najbliżsi będą zawsze stawiali na pierwszym miejscu nasze bezpieczeństwo i będą nas przestrzegać przed popełnieniem w cudzysłowie tego samego błędu, bo no, jeżeli my wyciągniemy wnioski z tego, co się wydarzyło, to już tego samego błędu nie popełnimy. To znaczy może się zdarzyć sytuacja, że kolejny biznes nam nie wyjdzie. Cokolwiek to znaczy, bo to nie musi znaczyć, że nie wiem, zbankrutujemy. To po prostu może znaczyć, że przez parę, nie wiem, lat ten biznes nie będzie na nas zarabiał tak, jakbyśmy sobie życzyli. Dla jednych to jest porażka, dla innych to jest sytuacja jak najbardziej do zaakceptowania. Ale to, co przede wszystkim chyba należy powiedzieć i należy zrobić na samym początku, to znaczy jak już faktycznie taka sytuacja się zdarzy, to najpierw samemu odpowiedzieć sobie na kilka takich prostych pytań, znaczy zatrzymać się gdzieś w miejscu i przeanalizować tę sytuację, zastanowić się, co poszło dobrze, co poszło źle, co zaniedbaliśmy, co doprowadziło do takiej sytuacji, i jakich umiejętności nam zabrakło. Szczególnie ten czwarty punkt pozwoli nam zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie, jakich kompetencji nam być może zabrakło. Wtedy będzie nam troszeczkę być może łatwiej szukać albo ludzi do pomocy, być może organizacji, które mogłyby nam pomóc w tej materii. Oczywiście, tak jak wspomniałeś, mentorzy, czyli jest cała rzesza mentorów biznesowych, coachów, którzy na przykład działali w branży, która nas interesuje i mogliby zechcieć nam w jakiś sposób pomóc. Pytałbym też osób, z którymi pracowaliśmy. Tak? To znaczy, to jest, jeżeli prowadziliśmy biznes, mieliśmy współpracowników, a najlepiej wspólników, to na te same cztery pytania, które wspomniałem, postarałbym się odpowiedzieć, poprosił ich o odpowiedź, bo jest trochę tak, że my nie mamy pełnej perspektywy na wydarzenia, szczególnie jeżeli te wydarzenia są w jakiś sposób dramatyczne albo dla nas bolesne. Bierzemy je bardzo osobiście. Trudno jest analizować je zupełnie na chłodno. Także fajnie by było znaleźć osoby, które mogłyby spojrzeć na naszą sytuację, na to, co się wydarzyło, troszeczkę z innej perspektywy i pomóc nam odpowiedzieć na te cztery pytania. A potem przychodzi czas na wprowadzenie zmian i modyfikacji, czyli znów musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co zmienić, co ewentualnie dodać, jak podejść do nowego przedsięwzięcia inaczej, żeby nie popełnić tych samych błędów. Okej. To teraz takie pytanie
trochę z innej bajki. Znaczy inaczej, bajki będą podobne oczywiście. Co zrobić właśnie, w jaki sposób, nieładnie mówiąc, przestawić swoją głowę na taki bardziej obiektywny tryb myślenia. Ja sam po sobie wiem, że jeżeli coś idzie, coś wychodzi, tak, no to już człowiek sam siebie przekonuje, że no w tym to jestem ekspertem i w ogóle jestem najlepszy na świecie, ale tak naprawdę jeżeli ktoś spojrzy na to obiektywnie z boku, no to się bardzo łatwo może pokazać, to robi źle, to robi źle, to można zrobić lepiej, to można zrobić lepiej. Ja to widzę na konsultacjach z uczestnikami swoich kursów, że wystarczy, że spojrzę na jakieś ich konto na Allegro i bez żadnego problemu, naprawdę w ciągu 20 minut jestem w stanie wypunktować kilka kardynalnych błędów i w momencie, kiedy nawet osobie to powiem, że słuchaj, tu jest błąd, tu jest błąd, tu jest błąd, to nagle te osoby mówią, no faktycznie, tu jest błąd. Mimo, że to nie jest jakaś moja złośliwość, ani moja ultrawiedza, tylko po prostu inne spojrzenie. Czy da się samemu sobie wytrenować taką umiejętność patrzenia na swoje ruchy z zewnątrz? Czy to jest według Ciebie w ogóle możliwe? To jest bardzo trudne i to wymaga olbrzymiej pokory. A my z natury nie jesteśmy przesadnie pokorni. Właśnie tak jak mówiłeś na początku, nam się, jak już coś idzie, to nam się wydaje, że jesteśmy ekspertami w tej dziedzinie bardzo szybko i że tak naprawdę właściwie my żadnych błędów nie jesteśmy w stanie popełnić. Także nauka pokory, to zachęcam wszystkich do uprawiania sportu. Tutaj no tak, masz przykład swojej córki i żeglarstwa, także tam uczymy się pokory każdego dnia i to jest pokora związana z żywiołem, z którym musimy się mierzyć codziennie, ale też z przeciwnikami i też okolicznościami, które czasem po prostu nawet już w końcu udany start i super początek wyścigu wcale nie gwarantują ci tego, że ten wyścig do mety taki będzie. Także jakbym miał komuś doradzić, jak nauczyć się najlepiej pokory, to szybko, szczególnie, że mówimy do ludzi młodych, znaleźć sobie jakąś dyscyplinę sportu i stać się w niej przeciętnym amatorem, ale zacząć jakiś element rywalizacji. I szybciutko się okaże, że na początku robimy fajne postępy, bo zaczynamy z bardzo niskiego poziomu, szybko robimy fajne postępy i wydaje nam się, że jesteśmy coraz lepsi, ale idziemy, jedziemy na, czy bierzemy udział w pierwszych zawodach i szybko się okaże, no, że jeszcze bardzo, bardzo długa droga przed nami. I jeżeli to później przeniesiemy na prowadzenie biznesu i będziemy się dzięki temu chcieli uczyć od takich osób jak ty chociażby, czytać książki, poznawać swoją branżę, to wtedy będziemy się rozwijać i wtedy będziemy coraz lepszymi przedsiębiorcami, ale też po prostu ludźmi, bo jak nauczymy się pokory w biznesie, to prawdopodobnie nauczymy się je jakby w całym życiu i wszystkie dziedziny naszego życia będą dzięki temu się lepiej rozwijały. No z tą pokorą to super, super pomysł. Bo ze sportem to zawsze wiedziałem, co dobry pomysł. To jest rewelacyjny pomysł. Ja mam teraz co prawda 2-letniego syna, ale już się zastanawiam, jak go uczyć pokory i porażek, bo czym wcześniej zacznie, tym będzie mu później po prostu w życiu łatwiej. Ja widzę po sobie. Ja trochę jakby też patrzę na siebie przez pryzmat tego, jak byłem, nie wiem, 18-20-paro latkiem, ja nie miałem w ogóle pokory. Dopiero jak akurat w moim przypadku to takim przełomowym momentem była kontuzja. Dopiero jak mi się przydarzyła poważna kontuzja, która niemal usunęła mnie ze sportu, dzięki Bogu mogłem wrócić i dalej się ścigać i to przestawiło moje myślenie diametralnie. Ja z dnia na dzień stałem się lepszym zawodnikiem, zacząłem się szybciej rozwijać i moje największe sukcesy zostały odniesione dopiero potem. Okej. Super. Nie skomentuję, bo ja nigdy nie odniosłem żadnej kontuzji w sporcie, więc nie mam tego doświadczenia, na szczęście. Pukać. Życzę Ci, żebyś nigdy nie miał. Dobra. Ostatnie lub przedostatnie pytanie w tym wywiadzie.
jak czerpać radość z własnego biznesu. No, mówimy do przedsiębiorców, więc zakładamy, że większość osób jest przedsiębiorcami. Jak ci przedsiębiorcy, którzy pracują po 16 godzin na dobę, mają czerpać radość z tego, co robią? Takie bardzo popularne, ale prawdziwe hasło to jest pokochać drogę dochodzenia do sukcesu, bo trzeba zrozumieć jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli wydaje nam się, że będziemy szczęśliwi, usatysfakcjonowani ze swojego biznesu, firmy, którą dzisiaj zakładamy i rozwijamy, w momencie, kiedy osiągniemy poziom X, niech to będzie, nie wiem, 10 milionów złotych obrotu, dla każdego to pewnie będzie inna kwota, i sobie wyobrażamy tak, że teraz będziemy się zajeżdżać, osiągniemy ten poziom i nagle będziemy szczęśliwi, nie będziemy musieli już więcej pracować i tylko będziemy odcinać kupony, to jest droga donikąd. To znaczy musimy nauczyć się cieszyć małymi zwycięstwami, które odnosimy każdego dnia i niech one będą naprawdę malutkie, ale mają być dla nas satysfakcjonujące, bo często, i to akurat w wielu książkach się pojawia, szczególnie w biografiach osób, które osiągnęły wielki sukces finansowy, w momencie, kiedy osiągniemy to swoje marzenia, te wspomniane przeze mnie 10 milionów złotych obrotu, okaże się, że potem nic się nie zmienia. To znaczy nie jesteśmy szczęśliwsi z tego powodu. Także czerpmy radość z tego, co robimy codziennie, dostrzegajmy małe kroki i małe zwycięstwa i cieszmy się nimi, bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Druga rzecz, która nie zawsze wszyscy są w stanie osiągnąć na samym początku, ale taka podpowiedź to róbmy to, co lubimy, tak? To znaczy znajdźmy branżę, dziedzinę, być może jakąś małą niszę, która nas naprawdę osobiście cieszy, która nas raduje, w której będziemy chcieli się rozwijać, bo bez tego nie ma szans na sukces biznesowy, a nie róbmy czegoś, co wydaje nam się, że może w przyszłości okaże się fajne, satysfakcjonujące. Jeżeli zaczynamy teraz, to najlepszym rozwiązaniem jest połączyć pasję z biznesem i z tym, co robimy. Nie zawsze tak jest, nie zawsze są takie możliwości, ale znajdźmy coś, co naprawdę lubimy robić po to, żeby ten właśnie 16-godzinny dzień pracy, zachęcam, żeby to nie była reguła, bo to naprawdę będzie ciężko tak dojechać, ale rozumiem, o czym mówisz, żeby robić to, co sprawia nam naprawdę frajdę. Okej. Ja jeszcze tylko podpowiem, bo to parę razy zawsze mówiłem, że mój sposób na sprawianie sobie frajdy w pracy to jest kupowanie sobie zabawek, o tak, w ten sposób. Ja wychodzę z założenia, że dorośli faceci od małych chłopców różnią się tylko i wyłącznie ceną zabawek. I mi to na przykład też sprawia frajdę. Pomijając fakt, że robię to, co lubię. Ja lubię rozwijać projekty, więc raz na pół roku wymyślam jakiś nowy projekt, który muszę rozwinąć. Problem u mnie się zaczyna, jak projekt już się rozwinie do jakiejś takiej skali, która przestaje mnie interesować, bo no, po prostu zrobiłem swoje, tak, teraz niech się tym zajmie ktoś inny i muszę wymyślić sobie nowy projekt. I ja wiem, że u mnie brakuje w tym konsekwencji kompletnie. Dobra, ostatnie pytanie tego wywiadu. Kiedy powiedzieć sobie stop? Co masz na myśli? Bo tutaj to pytanie jest pracujemy, tak otwarte. Pracujemy, nie wiem. Powiedzmy, zajmujesz się pracą, widzisz jej rezultaty, fajnie to idzie do przodu, ale wiadomo, że każdy przedsiębiorca, który się angażuje w pracę, coś traci w życiu, tak? Albo tracisz wolny czas, albo tracisz kontakt z rodziną, albo, no nie wiem, jest mnóstwo czynników, tracisz zdrowie, tak, pracując właśnie po te 16 godzin na dobę. Jakie są takie pierwsze symptomy tego, że trzeba sobie powiedzieć, dobra, stop, przeginam?
Myślę, że zdrowie. Pierwsza rzecz to jeżeli zaczyna nam z jakiegoś powodu szwankować zdrowie, to potem będzie bardzo ciężko się pozbierać, bo to będzie miało konsekwencje we wszystkich naszych sferach życia. Ja nie jestem fanem tego 16-godzinnego czasu pracy i zachęcam wszystkich, którzy nas słuchają i wytrzymali do tego momentu, żeby naprawdę jeżeli faktycznie musisz już te 16 godzin pracować, to absolutnie niezbędne jest robienie sobie przerw, wychodzenie na świeże powietrze, zrobienie, nie wiem, nawet 10 minut ćwiczeń fizycznych, nawet w domu, po prostu obok biurka, przy którym pracujemy. Odpowiednia dieta, odpowiednie nawodnienie. Każdy z nas powinien wypijać co najmniej 3 litry wody dziennie i nie liczymy tutaj kawy i herbaty. Powinno nam zależeć na tym, żebyśmy byli w stanie pracować dużo, nie ekstremalnie dużo, ale dużo na długim dystansie. Tak? Nie, bo jeżeli będziemy pracować faktycznie po kilkanaście godzin dziennie, to mało jest takich osób, które są w stanie to wytrzymać na długim dystansie. I to nawet nie chodzi o to, jakie są koszty, nie wiem, braku dostatecznego czasu dla rodziny, właśnie tego zaniedbania swojego zdrowia, swojej fizyczności, dbania o dietę, o sen, który jest absolutnie kluczowy. To kolejny program moglibyśmy nagrać na temat tego, jak dbać o sen i dlaczego on jest taki ważny. Także nie ma możliwości, żeby tak funkcjonować na długim dystansie. Rozumiem, że mogą być takie etapy w życiu każdego przedsiębiorcy, ale naprawdę trzeba dążyć do tego, żeby sobie ten dzień usystematyzować i będziemy szczęśliwsi, jeżeli będziemy mogli ten swój dzień czy tydzień móc podzielić na też inne przyjemności, spędzić czas z rodziną, spędzić czas na świeżym powietrzu, zrelaksować się ze znajomymi czy przyjaciółmi. Naprawdę, to jest super ważne, bo wszyscy gramy tutaj na długim dystansie i nie można na to patrzeć krótkoterminowo. I tu się z Tobą w zupełności zgadzam. Ja na podstawie własnego życiorysu mogę ukuć taką teorię, że no, rok daje się pracować na maksa, ale rok. Po roku trzeba spojrzeć na poprzedni rok, zobaczyć, czy ten maks się w ogóle opłacał. A jeżeli się opłacał, no to okej, teraz już sobie zwolnić i mieć z tego jakieś korzyści, a jeżeli się nie opłacał, to sorry, to nie było dla Ciebie zajęcie i tyle, bo nie da się wytrzymać dłużej, tak? Tak jest moje zdanie, takiej pracy na maksa. Sam po sobie wiem, że ja wytrzymałem rok w takim reżimie naprawdę kilkunastu godzin dziennie, oczywiście przesadzam z tymi 16, nie oszukujmy się, tak się nie da, ale w takim reżimie kilku ładnych godzin dziennie. Po roku gdzieś firma się na tyle rozwinęła, że już można było sobie pozwolić na zatrudnianie kolejnych osób, no po to, żeby po tych tam 6-7 latach dojść do etapu, w którym w tej chwili w zasadzie śpię ile chcę, przyjeżdżam do pracy, o której chcę, wychodzę z tej pracy, o której chcę i tak naprawdę jakby to czas ma się dostosować do mnie, a nie ja koniecznie muszę do czasu, czego Wam życzę. Kończymy ten wywiad na dzisiaj. Myślę, że już wiecie, jaki będzie temat następnego wywiadu. Jak się kolega zgodzi, to będzie zdrowie. Bo to jest następna rzecz, której ode mnie nie dowiecie się niczego. Ja się na tym w ogóle nie znam. Ja wiem, że trzeba pić dużo wody i tyle. Na tym się nie znam specjalnie. A tutaj po ostatniej odpowiedzi mam wrażenie, że kolega chętnie nam coś o tym opowie. No dobra, Marcin, kończymy. Dużo o temacie można będzie opowiedzieć. Dobra, dzięki serdecznie za ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania do Marcina, to po prostu zadajcie je w komentarzach. Myślę, że jak wrzucimy ten odcinek, to albo ja, albo Marcin w miarę swojej wiedzy spróbujemy Wam odpowiedzieć. A jak zobaczymy, że z pytań wyłania się jakiś trend, to się umówimy, jeżeli Marcin tylko będzie miał ochotę, na kolejny wywiad, kolejny odcinek.
za jakiś czas zobaczymy kiedy. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki Wam, że oglądaliście. I Marcin, jeszcze raz przedstaw swojego Facebooka i swojego YouTube'a, żeby ludzie mogli Cię znaleźć. Ja też bardzo, bardzo dziękuję, Kuba, za możliwość wypowiedzenia się tutaj u Ciebie na kanale. Mój kanał to jest Rudawski Marcin. Zachęcam do zajrzenia. A najłatwiej będzie znaleźć na Facebooku i tam też pod linkiem Rudawski Marcin. Dzięki bardzo. Do zobaczenia. Cześć. Bardzo dziękuję.